Cześć, witamy w kolejnym programie BMTV. Jesteśmy po koncercie, po naszym koncercie tu obok. Znajdujemy się pod wspaniałą katedrą gotycką. Faktycznie, z kolegami. Gotyk. I koledzy przedstawią, co będzie dalej. No, pierwszy będzie Peter Johnson. Pietrek Johnson. No, tam perkusista gra z twojego zespołu, tak? Fatum. Nie, z Rename? Nie, z Cindy. Nie, z od Maruchy. Nie, to ja nie wiem. Full Metal Jacket. A, Full Metal Jacket, tak. Jasne. Pietrek N. Johnson. Fajne kapele, zobaczycie zresztą. No, sądzę, któraś z kolei, mam trzymać. Któraś z kolei będzie zespół Fatum, kapela w sensie, i zapodam kawałek zespołu Fatum. Kiedy czuję pęd powietrza i w kolejny zakręt składam się, coś przenika mnie. Bardzo ich lubię. A co nam jeszcze będzie w programie? Będzie jeszcze bardzo dużo atrakcji. Zapraszamy, ponieważ program BenTV obfituje w mnóstwo atrakcji, prawda? I w ogóle nie wiem, no Peter and Johnson. Johnson and Peter. A jeszcze! Będzie Mielonek. Będzie grał. Pan Mielonek. Tyki pana Mielonka. Czyli razu. Michał Majelonek. Nie, Jelonek. A, Jelonek. Z zespołu Ank będzie grał na sykach. Będzie grał na sykach. Idziemy teraz tam, ale nie będziemy otwierali, mam nadzieję. Color of your face.
Peter Johnson. Przedstawcie się. Jarek Szczudłowski, gitara basowa, wokal. Grzesiek Pytasz, gitara, wokal. I perkusista. Słyszałem, że grał kiedyś Full Metal Jacket. Zgadza się. Piotrek Dzierżko, również perkusja i również, znaczy, również wokal. Z tym, że gdzieś poszedł teraz, w tej chwili nie możemy go znaleźć. Gdzieś sobie tam je. A my oczekujemy na próby i tak sobie rozmawiamy. Powiedzcie coś na temat waszej muzyki, bo Peter Johnson to jest taka enigmatyczna nazwa i niewiele nam mówi. Ja wiem, o co tu chodzi z tą nazwą, ale może od was usłyszymy. To znaczy, no jest taka kwestia, że przez wiele lat graliśmy w różnych zespołach. Grzesiek grał w Bluesie 66, ja grałem w grupie Joy Band. Piotrek, tak jak już przed chwilą wspomnieliśmy, prawda, Full Metal Jacket. I po prostu na jesieni ubiegłego roku, w listopadzie, nagle któregoś dnia spotkaliśmy się na takim jam session i stwierdziliśmy, że jest okej, że ta muzyka na pewno się sprzeda. Po prostu to, co zaczęliśmy grać, wszystkim nam się spodobało. Postanowiliśmy zrobić taką grupę, ja wiem, no trudno porównywać do kogoś, ale jest to powiedzmy rock, taki hard rock lat 70. z elementami i metalu, i bluesa. Jest to po prostu kompilacja różnego rodzaju muzyki. My nastawiamy się głównie na to, żeby było czadownie. Po prostu ludzie muszą się bawić i to jest dla nas najważniejsze. Na koncertach jest po prostu czad. Nazwa, no wiadomo, że jeszcze nieznana, bo dopiero działałem praktycznie ile? Tam 5 miesięcy, tak, Grzesiek? Coś koło tego. No. Także miejmy nadzieję, że powiedzmy, jak będziemy spotkamy się tutaj znowu w Siedlcach za jakiś czas, to już będziemy bardziej znani, no ponieważ planujemy, że tak powiem, jednak wejść do tej czołówki tutaj polskiej rockowej. Oczywiście to zależy od publiczności, czy będziemy się podobać i tak dalej, ale tak jak gramy, no to raczej jest fajnie. Ja oglądałem Petera Johnsona w Warszawie na koncercie Super Expressu i szalenie mi się podoba. Oglądajcie Ben TV. Ben TV akustyczny Paganini, czyli w oryginale. W Anno Lei. Wspaniała bajka, wspaniały pałacyk. Jedziemy sobie do Puław z Michałem Jelonkiem zespołu Ang. I przy tej okazji pytamy, co się dzieje z Ankiem.